A więc siemandero moi drodzy, dzisiaj testuję sobie pierwszy raz kask Kaberg lewo. Jadę sobie na taką luźną przejażdżkę, jakieś 60 km, głównie po to, żeby zobaczyć, jak kask leży na głowie, jak wszystko tutaj działa, jak się nagrywa dźwięk, bo to też jest dosyć ważne. Przy okazji testuję też interkom Midland PTX 2 Pro. No i generalnie powiem wam, że jakość dźwięku w tym kasku i dzięki temu interkomowi jest sztosem. Jak ten Fritkon, którego używamy do tej pory w kasku LS2 Metro Evo, to tam po prostu to coś grało, ale to było takie wszystko na słowo honoru. Nie był to na pewno fajny dźwięk, a tutaj jest naprawdę przede wszystkim czysty dźwięk, nie? Także na chwilę obecną jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Generalnie czuję, że kask dość, no bardzo mi tutaj trzyma szczękę. Mam nadzieję, że on się trochę ułoży i że po kilku godzinach jazdy to będzie mniej odczuwalne. Miał być kask cichy i w porównaniu do mojego dotychczasowego kasku to jest po prostu bardzo, bardzo duża różnica, naprawdę. W ogóle pewnie teraz będziecie lepiej słyszeć mój głos, a dużo mniej będziecie słyszeć wszystkich odgłosów z zewnątrz, bo ja sam teraz mówiąc swój głos słyszę po prostu taki mega przytłumiony. Zobaczymy, czy przy wietrze mikrofon będzie szczelał, czy będą przestery, czy nie. W ogóle zamontowałem sobie jakieś inne mikrofony, tak, dla testu, i mam nadzieję, że one będą spoko. Teraz być może będzie słychać takie pykanie, bo jest wiatr, mam otwartą szybkę. Teraz sobie uchyliłem szybkę w kasku na pierwszy stopień, na taką wentylację, i mam nadzieję, że będzie mnie słychać, choć wieje niemiłosiernie w tej chwili na mnie. I jak nie będzie przesterów od wiatru na mikrofonu, tak, to plus. Ale to dopiero usłyszę podczas montażu. Także mam nadzieję, że w miarę to będzie spoko. No, spędziłem jeszcze kilka godzin na dopasowywaniu tego zestawu, na konfiguracji tych wszystkich mikrofonów, kabli w kasku, rozłożeniu. Jak się zatrzymam, będę sobie musiał zobaczyć, czy kamerę w miarę dobrze ustawiłem. Bo wczoraj to robiłem tak na sucho w garażu, więc niekoniecznie musi być to ustawione idealnie. Kask zakupiłem u chłopaków z motobanda.pl, także generalnie polecam mi sklep, bo mają spoko ceny, mają fajne podejście do klienta, prowadzą kanał na YouTubie, robią to wszystko też z pasji, nie tylko dla hajsu. Także generalnie zawsze wspieramy takich ludzi, tak samo jak wspieramy kładowy salon. I kupujemy kładziory i Malagutini. Teraz sobie zamknąłem szybkę, ale powiem szczerze, że kurczę, ja nie lubię mieć zamkniętej szybki tak zupełnie, bo w każdym kasku jest mi za ciepło, jak jest tak gorąco na dworze. Poza tym, jak sobie zamknę, to przy takich niższych prędkościach to mi już okulary parują. To jest generalnie nie do przejścia, dlatego otwieram. Jak miałbym teraz oryginalny wydech w tym Malaguti i ten kask, to totalnie nie słyszałbym silnika, w ogóle zero. Bo w tej chwili słyszę tylko lekkie buczenie, a jakby był oryginał, to zero. Wspominałem na początku tego odcinka o tym, że kask dosyć mocno uciska mnie w policzki. Ale już po 20 minutach nie czuję tego aż tak bardzo, więc to dobrze rokuje na przyszłość. Wydaje mi się, że to się jednak ułoży do mojej mordy. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli filmu z unboxingu interkomu i kasku, to oczywiście zapraszam do nadrobienia. Wrzuciłem go dosłownie
kilka godzin temu. Także zapraszam. Moi drodzy, mamy sobotę, mamy święto, mamy totalny relaks dzisiaj, a więc nie przedłużam wam. Kochajcie się, róbcie dzieci, bądźcie mili do swoich sąsiadów. Siemandero, peace out.